Festiwal trwa od poniedziałku do czwartku włącznie. Jest zorganizowany dlatego przez tyle dni, by zachować wszystkie zasady reżimu sanitarnego ze względu na epidemię, na panującą pandemię. Każda klasa, każda grupa, również świetlica, przygotowała jedno stoisko. Stoiska są przeróżne. Tak jak wcześniej wspomniałam, hasło Sławni Polacy przedstawiają sylwetki sławnych Polaków. Jest stoisko dla nas, dla naszej placówki najważniejsze, czyli stoisko księdza Jana Twardowskiego, bo to jest nasz patron. Jest stoisko Jana Pawła II, ojca Mateusza, Andrzeja Gołoty, Adama Małysza, Kuchenne Rewolucje Magda Gessler i wiele, wiele jeszcze innych. Są to stoiska przygotowane przez nauczycieli, ale wspólnie z uczniami. Czyli rozumiem, uczniowie sami decydowali, jaką postać chcą uwiecznić na tym stoisku? No, nie tak do końca, ponieważ było wiele propozycji i to odbyło się na zasadzie losowania. Także była też taka obawa, że na przykład nikt nie wylosuje postaci księdza Jana Twardowskiego, ale wszystko szczęśliwie oczywiście się zakończyło i te najważniejsze postacie dla nas, myślę, że tutaj są. Rozumiem, że teraz klasy przychodzą, oglądają swoje stoiska i stoiska klasy innych. Tak, dlatego jest to, trwa festiwal kilka dni, po to, żeby każda klasa, każda grupa, uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej mogli tutaj przyjść i poznawać wszystkie stoiska, doświadczać tego, czym zajmowali się wielcy Polacy. Jest też Maria Curie-Skłodowska, to jest też bardzo ciekawe stanowisko, bo chemiczne, więc tutaj też to wzbudza zainteresowanie wśród uczniów. Festiwal został dofinansowany w ramach Powiatowego Grantu Oświatowego oraz działające w placówce Stowarzyszenie Podróż w Dorosłe Życie pozyskało środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z powiatu dzierżyniowskiego oraz środki PFRON z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia. Mamy również nadzieję, że to jest po raz drugi i ostatni festiwal, nazywa się Szkolnym Festiwalem, bo on jest w miejsce Powiatowego Festiwalu Integracji, podczas którego gościliśmy tutaj wiele szkół i przedszkoli z całego powiatu dzierżyniowskiego. Ale w tym roku i w roku ubiegłym z wiadomych względów impreza nie mogła odbyć się w takiej formie, w jakiej odbywała się wcześniej. Ale widzimy, że mimo pandemii szkoła pracuje, uczniowie się rozwijają. Tak, my cały czas pracujemy, od września pracujemy stacjonarnie. Cieszymy się, że mamy wspaniałe warunki lokalowe i bazy placówki. Staramy się to wykorzystywać maksymalnie i dzięki temu nasze dzieci cały czas mogą się rozwijać i doświadczać tego praktycznego działania, nie tylko w ławce szkolnej. Cały czas się coś dzieje. Teraz dzieci wróciły też z wycieczki z nadmorza, bo zaczynamy pomalutku już tak działać, jakby ta epidemia miała od nas odejść. Mam nadzieję, że nam się to uda.